Dobry wieczór. Zostaw wiadomość, Tomasz Kosiorek przed mikrofonem. 10 minut po 22 zaczynamy naszą audycję. Audycję, w której się rozmawia. Rozmawia się, no właśnie, o rzeczach nie zawsze łatwych, lekkich i przyjemnych. A czasami w październiku też warto zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, że niektóre z dni są dedykowane pewnym bardzo specjalnym wydarzeniem. 15 października to Dzień Dziecka Utraconego. Dzień, który ma pokazać i przypomnieć, że są ludzie, którzy cierpią po stracie dziecka, które, jak napisała w swojej książce, parafrazując tytuł książki Izabeli Barton-Smoczyńskiej o dziecku, które odwróciło się na pięcie, niektóre dzieci po prostu na tej pięcie się odwracają. Dzieci, które nie zdążyły się na dobre pojawić na świecie. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy to jest dobre określenie. Moim gościem jest dzisiaj autorka książki o dziecku, które odwróciło się na pięcie, Izabela Barton-Smoczyńska, psycholog, psychoterapeutka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te dzieci się w sumie pojawiły na świecie, bo chociaż nie można było nosić tych dzieci na rękach, to ktoś nosił to dziecko pod sercem. Ktoś nosił taką ideę dziecka, że ono się pojawi. Ktoś wiedział, że to będzie, że to pojawienie się na świecie nastąpi w marcu, albo ktoś czekał na wrzesień, który przyniesie syna albo córkę. Więc trudno powiedzieć, że tych dzieci nie było. Zgadzam się. Myślę nawet, że ważne jest, żeby myśleć i mówić o dzieciach, które odeszły, jak o dzieciach, a o kobietach, które nosiły je pod swoim sercem, jak pan powiedział, trzeba mówić jako o matkach. To jest takie złudzenie językowe, takie troszeczkę odroczenie, że myślimy o tym, że dziecko przyszło na świat, czyli pojawił się człowiek dopiero w momencie narodzin porodu. I zgadzam się z panem, że kobieta czekając na dziecko już jest matką. I ma z tym dzieckiem kontakt, buduje z nim relacje, czyta mu bajki, puszcza mu określone piosenki, pokazuje mu krajobrazy, razem z nim doświadcza różnych rzeczy i to jest bardzo głęboka i bardzo intymna relacja. Więc mówienie, że dziecka nie było, nie narodziło się, czy nie pojawiło się na tym świecie, jest po części krzywdzące dla tych kobiet, bo zabiera im tą emocję, tą relację, tą obecność dziecka, które realnie było. A myślę, że pomaganie w takiej sytuacji wymaga uznania tego fundamentu, że to tak. Dziecko jest, że ktoś jest matką, że ktoś jest ojcem, tak. Chociaż nie dotknął być może swojego dziecka, chociaż tak naprawdę jeżeli głaszcza się brzuch swojej partnerki, swojej żony, matki swojego dziecka, no to ten kontakt też jest, mówi się o tym, że facetowi trochę trudniej to poczuć, prawda? No, nie działają w nim hormony tak jak w kobiecie, która nosi pod sercem swoje dziecko, ale to jest pewnie ten fundament, na którym trzeba się oprzeć i do którego dzisiaj będziemy się wielokrotnie odnosić, że to dziecko po prostu jest. Ale pomaganie w takiej sytuacji jest niezwykle trudne, ponieważ chyba nie bardzo wiemy, jak to zrobić. No tak. Pomaganie w sytuacji śmierci już jest trudne, a tu mamy jeszcze do czynienia z taką śmiercią, która jest naznaczona pewną nieobecnością. To znaczy o takiej śmierci się niechętnie mówi, no bo gdzieś tam jednak zostawia się taką przestrzeń, że jeszcze tego dziecka nie było. Mhm. Czyli neguje się tą obecność, więc to jest taka śmierć kogoś, kogo nie ma. Trudna śmierć do opowiadania. Jest to też o tyle trudne, że kobieta tracąc nadzieję, tracąc swoje wyobrażenia na temat dziecka, przeżywa stan bardzo dużego opuszczenia i stan takiego spustoszenia wewnętrznego. Popularnie się to nazywa poczuciem niskiej wartości albo niską samooceną. To jest taka reakcja na ten stres i ta kobieta unika mówienia. Jest po prostu, można tak obrazowo powiedzieć, tak zapada się w sobie, niechętnie mówi. Jak mówi, to mówi nieprecyzyjnie, trudno jej nazwać, wyrazić, opisać to doświadczenie, w związku z czym zwrotnie od innych, nawet od najbliższych, spotyka się z reakcjami, które utwierdzają ją w tym, że nikt jej nie rozumie. No i tu powstaje błędne koło. Więc jeszcze mniej mówię, jeszcze bardziej się w sobie zapadam, więc jak mówię, to mówię impulsem, mówię jakimś fragmentem, jakąś jedną emocją i pozostaje niezrozumienie między nią a jej najbliższymi. Dlatego też jest trudne.
przełamać tą granicę. Tym większej pewnie wymaga to uważności i tym większej wiedzy od ludzi towarzyszących i tym, którzy stracili dziecko, ale także tym, którzy być może stracili rodzeństwo, bo to jest też niezwykle, niezwykle ważne, że nie tylko traci się dziecko, ale traci się też rodzeństwo, traci się młodszego braciszka albo młodszą siostrzyczkę. I zastanawiam się, czy poradzenie sobie z taką informacją w wieku lat 5, czy 6, czy nawet 3 jest łatwiejsze niż jakby się miało 12 lat i czekało na to rodzeństwo. Wbrew pozorom łatwiej jest poradzić sobie w młodszych latach, dlatego że dzieci mają dość instynktowne sposoby oswajania się ze śmiercią i wyrażania smutku i żalu. Jako przykład mogę przytoczyć doświadczenie jednej z moich znajomych, która straciła 6 dzieci, ma jednego synka. I początkowo mówili synkowi o kolejnych ciążach. Ciąże kończyły się porodami martwego dziecka, bo pojawiały się kolejne groby. Potem przestali mówić temu dziecku i okazało się, że za każdym razem, jak odchodziło kolejne dziecko, pojawiała się maskotka w łóżku tego chłopca i ta maskotka to było kolejne dziecko, którym ono się opiekował. I przez bardzo długi czas on posiadał tyle maskotek, które sam sobie znalazł, ile było dzieci w tej rodzinie. Dopiero w momencie, kiedy matka sobie poradziła z tą stratą i zaczęła o tym normalnie mówić, czyli mówiąc po psychologicznemu, przeżyła żałobę do końca po każdym z tym dziecku, ten mały dzieciak mógł odłożyć te maskotki i przestać z nimi spać w jednym łóżku. Pytanie zatem, co dzieje się w rodzinie, w której ta żałoba ciągnie się, nawet jeżeli jest głęboko pod skórą i nikt o niej nie mówi, nie jest ugłośniona, nie jest wypowiedziana, ten żal nie jest wypowiedziany. Właśnie bardzo ciekawe, co się dzieje z tymi, którzy muszą sobie z tą żałobą poradzić, a są, chciałem powiedzieć, tylko bratem albo tylko siostrą, ale to chyba nie tylko w tej sytuacji. 2100 to jest nasz numer SMS-owy. Nie tylko dla tych, którzy sami przeżywają tę żałobę albo nie mogą sobie z nią poradzić, ale także dla tych, którzy chcieliby komuś towarzyszyć, dla tych, którzy chcieliby komuś pomóc w przeżywaniu tego bardzo trudnego czasu, natomiast także dla tych, którzy sami są tym rodzeństwem, które w pewnym momencie musiało sobie z taką informacją, miałeś być może brata, albo mogłeś mieć brata, albo siostrę, musieli sobie poradzić. Pomiędzy mną a moimi braćmi jest różnica 16 lat. Niedawno dowiedziałam się, że przed moim urodzeniem moja mama straciła dziecko. Pusto mi. Nie wiedziałam tego przez całe życie, a przecież to mogłam być ja. A od mamy nie mogę niczego wyciągnąć, więc nigdy nie poznam całej prawdy. Podpisano Mgiełka. Zastanawiam się, co się dzieje i co musi się stać, żeby móc się dowiedzieć tej całej prawdy, albo nawet jeżeli nie dowiedzieć się całej prawdy, to żeby mama, czy Mgiełki, czy kogokolwiek innego mogła przeżyć tę sytuację w taki sposób, żeby zdrowo to przejść. Zdrowo w rozumieniu, że to się nie będzie ciągnęło latami, że to nie zdominuje jej życia, że nie będzie gdzieś tej wyrwy nieprzeżytej. Pytanie tutaj, co jest prawdą i jakiej prawdy chce się dowiedzieć Mgiełka? To jest podstawowe pytanie. Ja tak na intuicję ryzykowałabym taki pogląd, że Mgiełka, tak jak wiele różnych dorastających dzieci, boi się, że jako dziecko, które przeżyło, jest trochę dzieckiem gorszym, bo to dziecko, które odeszło, jest tym wymarzonym, tym jedynym, tym, które miało być, tym, które jakby było, to mnie by nie było. Czyli gdzieś w tym pytaniu, powiedz prawdę, mamo, jest to pytanie, jest chęć uzyskania takiej odpowiedzi, powiedz, mamo, że ja jestem tak samo ważna i że nie żałujesz, że ja jestem. Że nie wolałabyś tego drugiego. Na to myślę, nie ma odpowiedzi. Każda śmierć ma swój sens. Także śmierć jakiegoś dziecka w tej rodzinie Mgiełki miała jakiś sens. Oczywiście nie wiem, co zrobiła z tym mama Mgiełki i na ile rzeczywiście trudność w rozmawianiu o tym nie jest rzeczywiście dowodem na to, że ta kobieta boi się ujawnić swoich uczuć, boi się zranić uczuć swojej córki, mówiąc o tym, jak bardzo żałowała tamtego dziecka śmierci, jak trudno jej było zgodzić się na to, że inne dziecko się rodzi, a tamto umarło, bo być może się czuje winna tych uczuć. Wiem też, że matki są w stanie kochać wiele dzieci.
Czyli to, że jednego dziecka nie ma, nie oznacza, że miłość, którą ta matka ma dla drugiej osoby, dla mgiełki, jest miłością jakkolwiek gorszą. Pytanie tylko, czy fantazje na temat tego, kto odeszły, które mogą być u tej dziewczyny i mogą być u tej mamy, nie zniszczą rzeczywistości, która między nimi jest. Zaczyna się to wszystko bardzo wcześnie i myślę, że to, że nastoletnia mgiełka pisze nam o tym, to jest konsekwencja tego, co zadziało się być może tuż po przekazaniu informacji, tego dziecka nie da się uratować. Bo pewnie to jest zawsze dramatyczny moment, to kiedy kobieta się dowiaduje. Ja nie wiem, jak to wygląda, ja nie wiem, jaka to jest forma, kto to przekazuje, czy ktoś kładzie nacisk na to, żeby zadbać o tę kobietę w dramatycznym macie, w sytuacji bardzo kryzysowej, czy też jest to medyczny komunikat, z którego niewiele wynika? Najczęściej jest to tak, że informacja o śmierci dziecka jest podana przedmiotowo, przeważnie przez lekarza, po rozpoznaniu poronienia lub śmierci dziecka w przypadku porodu przedwczesnego. Przeważnie jest to język medyczny i można powiedzieć, że przekazanie informacji o tym, że dziecko nie żyje, jest informacją dość przypadkowo przekazywaną. To znaczy mało dba się o komfort przekazania tej informacji, o to, żeby kobieta mogła się dopytać o szczegóły, o to na przykład, żeby przy tej informacji była obecna osoba bliska, o to, żeby ta informacja nie była poprzedzona specjalnymi jakimiś wypełnianiem dokumentów i taką biurokratyzacją, która jest dość rozbudowana w procedurach szpitalnych. Oczywiście są szpitale, czy są tacy lekarze, którzy o to dbają, ale to są raczej decyzje poszczególnych lekarzy, niż jest to decyzja jakiejś procedury. W procedurze nie dba się o to, żeby kobieta mogła otrzymać informację o śmierci dziecka w sposób taki, który wskazuje na szacunek dla dziecka, które odeszło. Czy kobieta zazwyczaj słyszy tę informację sama, czy jest wtedy z mężem w gabinecie? Sama, przeważnie jest to w trakcie badania i przeważnie dowiaduje się o jakiejś fizjologicznej konsekwencji tego, co się dzieje. I co się wtedy dzieje w umyśle takiej kobiety? Rozpoczyna się dość duży proces, który doprowadza do tego, że to doświadczenie zostaje zapamiętane jako doświadczenie traumatyczne, czyli takie, które będzie wracało z siłą dość negatywnych emocji, będzie, mówiąc potocznie, prześladowało. To znaczy, to doświadczenie jest zapisane w głowie mojej jako tragedia, jako horror, jako nieprawda. Na początku kobieta zaprzecza temu, ma takie przekonanie, że to jakiś zły sen, że to się wkrótce skończy, że lekarz powie: nie przepraszam, pomyliłem się, nieprawda, to źle pokazuje obraz USG, wszystko będzie dobrze, albo że po narodzeniu dziecka jednak to dziecko się obudzi, zapłacze, usłyszy ona głos tego dziecka i ona dość długo żyje w takim stanie. To jest stan szoku. Kobieta wtedy koncentruje się na szczegółach tej sytuacji, czyli zapamiętuje tylko pojedyncze słowa lekarzy i pojedyncze gesty. I to właśnie przeszkadza takiemu zapamiętaniu tego zdarzenia, które mogłoby później przychylić się do tego, żeby kobieta łatwiej wracała do zdrowia. Niestety to przyczynia się do tego, że to raczej powstaje z tego choroba i stres. Czyli potrzeba, żeby był przy tym ktoś, kto może wspierać w tym żeby momencie. Żeby po prostu był fizycznie. Ta informacja też powinna być przekazywana w odpowiedni sposób, to znaczy taki, który będzie informacją nie tylko suchą medyczną, ale taką, która od razu będzie też dawała coś w zamian pod tytułem: być może tutaj ma pani grupę wsparcia, a tutaj zastanawiam się, jak to powinno być skonstruowane, bo mam ochotę zadać pytanie, to dlaczego to jest w ten sposób przekazywane i dlaczego komuś nie zależy na tym, żeby... Żeby było krócej. Dla lekarza jest to trudne, nie ma umiejętności przekazywania trudnych informacji, nie wie, co zrobić w sytuacji, kiedy pojawiają się silne, negatywne emocje u pacjentki, do której kieruje tego słowa, nie wie jak, więc im krócej, tym łatwiej sobie z tym poradzić. To jest brutalne, ale to jest taka bardzo nieprzyjemna z punktu widzenia kobiet tracących dziecko strategia radzenia sobie stosowana przez lekarzy. Oczywiście wspiera to brak jakiejkolwiek procedury. Tymczasem można by przekazać informacje o śmierci dziecka i o tym, co kobieta może czuć,
i co powinna zrobić. O tym, że może pożegnać się z dzieckiem, o tym, że może dokonać pochówku dziecka, pogrzebu. Dla bardzo wielu kobiet jest to ważne, a nie wiedzą, że mają do tego prawo. Nie wiedzą, że mogą pożegnać się ze swoim dzieckiem, że mogą mieć pamiątkę po swoim dziecku, że mogą mieć zdjęcie dziecka, które urodziło się przedwcześnie, że mogą mieć swój, nie wiem, mały pokój czy kąt, w którym następuje pożegnanie. Są pewne rytuały, które można wykonać. Na taką sytuację zaprasza się ojca dziecka. Razem możemy przejść przez coś, co jest bardzo trudne. To pomaga później w powrocie do równowagi. I to są prawa każdej kobiety. W takiej sytuacji szoku nie myślimy o tym, o prawach swoich, o tym, jak powinno być, tylko myślimy o tym, żeby to trwało jak najkrócej, żeby znaleźć się w domu, bo to przecież nieprawda, bo to szok, nie umiem się z tym pogodzić, więc uciekam. Nie dopytuję się też. Mąż też najczęściej nie wie, co ma zrobić, czy może zabiegać o to, żeby można było pochować dziecko, czy się jakoś, jakkolwiek sposób z nim pożegnać. Mała dostępność psychologów na oddziałach położniczych i ginekologicznych powoduje, że trudno też o taką profesjonalną pomoc psychologiczną, która tu jest bardzo potrzebna. Czyli taką pomoc, która mówi, co będzie się działo z tą kobietą w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach, dniach i co ona mogłaby zrobić dla siebie. Pomyślałem, że powinniśmy już wyjść ze szpitala, ale chwila, tam się jeszcze sporo dzieje, bo ta kobieta często trafia na oddział z powrotem, trafia do łóżka w wieloosobowej sali, bo jeszcze nie mamy tak komfortowo, żeby to były same jedynki albo same dwójki. A nawet kiedy to jest dwójka, a obok leży kobieta, która właśnie urodziła dziecko albo jest tuż przed, no to mam wrażenie, że przeżywanie przy niej czegokolwiek jest niemożliwe, trudne. Trudne. Na pewno trudne, bo bolesne, bo bolesne też z tego powodu, że widzimy, że ktoś ma dziecko, oczekuje nadal, słyszymy, nie wiem, serce bijącego dziecka obok, a nasze dziecko umarło. Trudno też mówić tutaj o przeżywaniu emocji w przypadku kobiety, która właśnie się dowiedziała, że jej dziecko umarło, bo naturalny dla tej kobiety stan, w którym się znajduje, jest raczej porównywany do odrętwienia, a nie do przeżywania. Ona potrzebuje w najbliższych po stracie godzinach raczej obecności, fizycznej obecności kogoś bliskiego. Pochylamy się dzisiaj nad książką o dziecku, które odwróciło się napięcie, autorstwa naszego gościa, Izabeli Barton-Smoczyńskiej. Ja chyba przegapiłem coś, bo myślę, że mgiełka mogłaby do tej książki zajrzeć, a jeżeli nawet nie mgiełka, to myślę, że jeżeli ta książka pojawi się w domu, to być może będzie to też lektura, do której trafi jej mama. Mimo, że to po latach, ale myślę, że to ważne, że jeżeli z czymś ma się problem, żeby do tego dotrzeć nawet po upływie długiego czasu. Mój gość się zgadza, bardzo się cieszę. W związku z tym książka dotrze do ciebie, droga mgiełko, tylko wyślij nam swój adres z tego samego numeru, z którego przed chwilą wysłałaś SMS. No właśnie powiedziałem o szpitalu. Mam ochotę jeszcze trochę podrążyć ten temat, bo pani mówi, że są tacy lekarze, którzy potrafią to robić, którzy są w stanie przekazać tę informację tak, żeby zadbać o tę kobietę. Że to nie jest tylko pacjentka, która przyszła tutaj, że nie przyszedł brzuch, tylko że przyszedł człowiek. Człowiek ze swoimi emocjami, ze swoim przeżywaniem. To mam wrażenie, że to niedużo kosztuje. Bo pani mówi, no chociażby pytanie o to, jak to dziecko miało mieć na imię. Jak miało na imię, bo do tej istoty, która jest w brzuchu, też się często zwraca jakimś imieniem. Myślę też, że to, że lekarz się pyta o imię, to jest konsekwencją pewnego podejścia do pacjentki. Lekarz, który, jak przychodzi pacjentka, pyta się, jak się pani czuje, to jest ten lekarz, który w sytuacji, kiedy spotka na obrazie USG, na przykład obraz, który dla niego jest oczywisty i będzie wiedział, że musi zakomunikować trudną informację, to ten lekarz zapyta się najpierw, jak ma pani na imię, proszę poprosić męża, będę teraz przekazywał trudną informację. Zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie bolesne, ale pani dziedziuś nie żyje. Tak? To ten lekarz tak się zapyta. Jeżeli do niego przychodzi jakikolwiek pacjent z jakiejkolwiek sprawą, nie pyta się o to, jak się pacjent czuje, a często tak robią ginekolodzy, bo oni przecież używając pewnej aparatury wiedzą, jak się pacjent czuje. Zamiast rozmowy jest badanie USG, tak? Badanie brzucha, badania
badania, które nam mówią, przynoszą nam komunikat o tym, jak się czuje pacjent. I to myślę, że jest najtrudniejsze dla lekarza, że nastawienie na rozmowę od punktu rozpoczęcia spotkania byłoby dużym ułatwieniem. I jestem przekonana, że gdyby lekarze byli uczeni rozmawiania z pacjentami, słuchania ich, szukania pewnych sygnałów, które są komunikatem o tym, czego oczekuje ten pacjent, byłoby dużo łatwiej przekazywać informacje. Znaczy na pewno związane było to z emocjami dla każdego z lekarzy, bo przecież lekarz też przeżywa smutek, jeżeli się konfrontuje z takim obrazem. Też jest mu trudno. Też czuje się jakoś winny. Poronienie bardzo często przychodzi dość przypadkowo, czyli może się zdarzyć każdej kobiecie, czyli innymi słowy lekarz nie jest w stanie uchronić swojej pacjentki przed poronieniem albo przed porodem przedwczesnym, a poczuwa się do winy. Jest też niestety część tego typu zachowań po stronie pacjentki, dlatego że kobiety w ciąży z racji specyfiki stanu, w którym się znajdują, oczekują o wiele więcej od lekarza. Oczekują, że lekarz będzie autorytetem, bo jednym z ważnych zadań kobiety ciężarnej jest zapewnić bezpieczeństwo dla swojego dziecka. W związku z czym szukają lekarza, który ma te atrybuty autorytetu, który uchroni, a lekarz nie jest w stanie uchronić przed dużą ilością przyczyn składających się na poronienie. W związku z czym też bezradność lekarza jest też czymś, co powoduje, że jest on taki nieprzyjazny, nieprzyjemny, traktujący przedmiotowo. Poronienie często konfrontuje lekarza z tym, że jest bezsilny, bezradny. No właśnie, trudno czasami o sobie pomyśleć, że nie jest się omnipotentnym. Myślę, że to jest też, ja spojrzę tutaj z takiego państwowego punktu widzenia, że taka opieka po prostu się opłaca. Dlatego, że NFZ oszczędza pieniądze na kolejnych wizytach tej pacjentki, być może z różnymi chorobami somatycznymi, który ten nierozwiązany stres wywoła. Być może na wizytach u psychiatry, ponieważ z depresją będzie sobie trudniej poradzić za jakiś czas, niż w odpowiedni sposób pomóc tej kobiecie przejść przez bardzo trudny moment. To nam się po prostu opłaca. Jeszcze idąc dalej za tym, nie tylko kobiecie, będziemy obserwować takie skutki, ale 40% związków rozstaje się w wyniku poronienia i w wyniku konfliktów, które się pojawiają pomiędzy tą parą, tak? Czyli mamy następne kłopoty. Okazuje się, że 45% dzieci, które się rodzą w rodzinie, w której kiedyś wcześniej zmarło dziecko, to są dzieci, które wykazują dość lękowe sposoby przywiązywania się do innych, czyli budowania relacji dość unikowe, czyli to też generuje różnego rodzaju zaburzenia związane ze stresem, zacząwszy od szkoły, i różnych kłopotów w szkole, nie wiem, budowania relacji z rówieśnikami, gdzieś zaniżonej samooceny, która stale towarzyszy takiemu dziecku w rozwojowi. Czyli tutaj skutki rzeczywiście są daleko idące. Tak samo oszczędności. Pamiętam audycję z udziałem pani Izabeli jakiś czas temu. Chyba 2 lata temu się spotkaliśmy. Wtedy też kupiłam książkę o dziecku, które odwróciło się na pięcie. Chciałam ją podarować mojej kuzynce, która rok temu straciła 2 skarby w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej chwili. Do dzisiaj książka leży u mnie na półce, a ja czekam na odpowiedni moment, żeby porozmawiać z kuzynką o tym, co czuję. O tym, co czuje ona, co czuję ja. Nie jesteśmy blisko, nigdy nie byłyśmy. Mieszkamy bardzo daleko, widujemy się raz na parę lat. Mimo to smutek utkwił też we mnie. Przecież byłabym po raz pierwszy ciocią. Nie widziałam jej przed i po tym dramacie, ale kiedy się spotkamy, myślę, że szczerze porozmawiamy. Mam wrażenie, że każdy dzień zwłoki naszej słuchaczki to jest trochę jak 2 dni zwłoki u tej kuzynki, bo zupełnie pewnie inaczej przeżywa się tę sytuację. Ale zanim o tym, porozmawiajmy o tym w ogóle, że trzeba wyjść z tego szpitala, no i byłaś w ciąży, tak? I co z tobą? Trzeba powiedzieć w pracy, już nie mówiąc o tym, że rodzicom, rodzinie, trzeba powiedzieć o tym w pracy, jakimś przyjaciołom, jakimś znajomym. Myślę, że sąsiadka tudzież pani w sklepie na dole nie będzie zbyt delikatna i po prostu zapyta, jak tam dzidziuś, i nagle trzeba się z tym zmierzyć. Mam wrażenie, że to można od środka odczuwać jako zmasowany atak.
Tak. Przeważnie same słowa i zapytania nie muszą stanowić ataku, bo mogą być przejawem dobrej woli. Czyli tutaj kobieta nie musi od razu przyjmować negatywnej postawy, ale kłopot zaczyna się później, po tych słowach, a bardziej po odpowiedzi kobiety, która mówi: straciłam swoje dziecko, moje dziecko zmarło, nie jestem już w ciąży. Towarzyszą temu pewne emocje, czasem może łzy się pojawiające w oczach kobiety, albo widoczna trudność, z którą jej przychodzi powiedzenie takich słów. I tutaj zaczyna się kłopot, dlatego że sąsiadka, szef, ciotka czy ktokolwiek inny w pewnym też bezradności, takim kłopocie, co teraz zrobić i co powiedzieć, szybko chce powiedzieć bardzo mądre słowa, które wyleczą i które spowodują, że się zmieni obraz oczu tej kobiety. Nie jest to możliwe. Te słowa są bardziej raniące niż wspierające jakkolwiek. Najczęściej ta kobieta słyszy: o nie, martw się, może tak będziecie miało mieli być, jeszcze drugie, jeszcze sobie urodzisz, nic nie szkodzi, taka wola boska, jakieś tego typu komunikaty, które są pewną sposobem na poradzenie sobie z napięciem dla tej osoby, która z nami prowadzi dialog, ale nie leczą i nie pomagają i nie wspierają. I to zwrotnie jest kłopotem dla tych kobiet. Czyli to, co słyszy w odpowiedzi na ten komunikat: moje dziecko zmarło. Gdyby tutaj usłyszała: przykro mi, to smutne, jakiś gest wskazujący na to, że jesteśmy z tą osobą, nie musiałoby to od niej generować negatywnych emocji. Także nie śpieszmy się z jakąś cudowną radą, bo nie ma słów, które uleczą i ukoją ból kobiety. Ona musi przez ten ból sama przejść. Dobry temat, dla mnie pomocny. W pracy dwie moje koleżanki straciły swoje dziedziunie i było nam wielce przykro. Teraz rozkładamy swoje ręce najszerzej i najcieplej, jak potrafimy, i otaczamy je ciepłem, nie mówiąc nic. Ruda Brzoza, wielkie dzięki za takie rozmowy. To co, może książka też dla Rudej Brzozy, bo jak ja myślę, że jak dotrze tam, to trafi w dobre ręce. Zatem droga Ruda Brzozo, wyślij nam swój adres, żebyśmy mogli wysłać do ciebie książkę. Trochę chciałbym, żeby się pani zdenerwowała tym SMS-em, bo być może nie w złej wierze zupełnie nasz słuchacz podpisujący się jako Restom pisze, że mam prośbę, może używajmy terminu płód, bo być może to będzie mniej ranić niż sformułowanie dziecko. Jestem dokładnie odmiennego zdania. To znaczy uważam, że używanie terminologii typu embrion, płód, zarodek powoduje dehumanizację, mówiąc ładnie, czyli odczłowieczenie. Przestajemy myśleć o życiu jako o życiu, jako o człowieku, jako o osobie, a to właśnie człowieka i osobę traci kobieta, tracąc ten płód. Mówienie płód jest urażeniem uczuć kobiety, jest przekazaniem takiej informacji: twoja żałoba, twój smutek, twoja depresja nie jest dla mnie istotna. Płód to jest coś mechanicznego. No właśnie, a w końcu, jeżeli mówimy o prawdziwym pożegnaniu się, jeżeli mówimy o... mówimy przede wszystkim o oczekiwaniu i wszyscy czekają na dziecko. O nadziei. No właśnie, a to powiedzieć komuś, że jego dziecko, i nagle, nie wiem, no spróbować zrobić mu rewolucję w głowie i powiedzieć: słuchaj, to nie było żadne dziecko, to był płód. No nie wiem, czy ktokolwiek z was, jeżeli myśli o sobie, jak był w trzecim miesiącu swojego rozwoju, czy myślicie o sobie jako o płodzie, czy jako o dziecku? No bo ja myślę, że o sobie to trudno powiedzieć, że tak czekaliśmy na płód, aż przyjdzie na świat i stanie się człowiekiem, i stanie się dzieckiem. No myślę, że z tego powodu kobiety, będąc w ciąży, mówią fasolka, dzidziusiu, wymyślają jakieś imię, jeżeli jeszcze nie wiedzą, jakiego rodzaju imię chcą dać swojemu dziecku, po to, żeby właśnie uczynić z bycia w ciąży przeżycie kontaktu z osobą. Mówienie płód jest zaprzeczeniem tej idei spotkania z inną osobą i rodzenia nowego życia. Ktoś napisał do nas pytanie, jak mąż powinien wspierać żonę podczas żałoby. To pytanie od Forestera, a ja myślę, że to pytanie... Ja się domagam tego, żeby uznać, że ten mąż też coś przeżywa. Że ten mąż też jest w żałobie. Że ten mąż też ma prawo do swojego szoku, mimo że to, no, wydawałoby się, że to dla kobiety jest najbardziej dramatyczna sytuacja. On też na to dziecko mógł bardzo, bardzo czekać. Tutaj będę wspierać też pana pogląd, że należy włączyć ojca do raz oczekiwania na dziecko, dwa też żałoby po dziecku, czyli postawienie pytania, jak wspierać żonę, jest słusznie postawionym pytaniem, bo żona musi swoje doświadczenie
opowiedzieć, przeżyć, wyrazić w kontakcie z najbliższą osobą, ale chciałabym też, żeby żona wspierała męża w jego stracie. Matka traci dziecko, ojciec także traci dziecko. Troszeczkę niebezpieczne jest takie pytanie, bo ja zaczynam się domyślać, być może jest to nadinterpretacja, że mężczyzna wybiera taką strategię radzenia sobie z tą trudną sytuacją, bo to kobiecie jest trudno, więc ja jej muszę pomóc. W związku z czym zapominam o tym, że mnie też jest trudno, bo koncentruję się tylko na tym trudzie cierpiącej matki, która straciła dziecko, czyli troszeczkę pomagając żonie, a matce dziecka, pomagam tak naprawdę sobie. Myślę, że bardzo dużą wartością jest, jeżeli mąż i żona, czy osoby oczekujące dziecka razem przejdą, przepracują ten stan żałoby, czyli razem będą wspierać siebie w odchodzeniu dziecka od nich, w tym, żeby dziecko znalazło jakieś miejsce w tej rodzinie i żeby się z nim pożegnać. Myślę, że tu bardzo dużą wartością jest otwarta i szczera komunikacja, czyli nie tylko wspieranie drugiej osoby, ale także mówienie o tym, czego ja potrzebuję od ciebie. 40% par się rozstaje? Tak. Po takim doświadczeniu? 40% par się rozstaje, ponad 60% ujawnia bardzo silne stany konfliktowe w najbliższym roku po stracie dziecka. Bo źle przez to przechodzą? Bo nie umieją? Bo trudno im o tym rozmawiać, bo mężczyzna często nie daje sobie prawa do bycia słabym, bo skoro kobieta jest słaba, to on ją musi wspierać, bo trudno jest wyjść z depresji. Też w społeczeństwie, które zachęca do jak najszybszego zajścia w ciążę, wtedy to dziecko następne jest troszeczkę zamiast tego, które odeszło, w związku z czym ta ciąża nie zawsze cieszy, też jest związana z bardzo dużym niepokojem i lękiem, a często też pewnymi kłopotami związanymi z donoszeniem tej ciąży. Kłopot też polega na tym, że najbliższa rodzina tej pary nie zawsze uznaje żałobę i fakt tego, że są to rodzice cierpiący po stracie dziecka, w związku z czym to zwrotnie powoduje izolację takiej pary od tych, którzy mogli być dla nich wsparciem. Dużo jest w tym wszystkim kłopotliwych spraw, mm-hmm. takich, z którymi nie mamy doświadczenia i nie wiemy, jak sobie radzić. I tym bardziej chyba należy zachęcać otoczenie do tego, że jeżeli u naszych bliskich coś takiego się zdarzyło, w związku z tym to my poszukajmy informacji o tym, jak im pomóc. To my poczytajmy książki, to my pogrzebmy w internecie, być może wejdźmy na forum i porozmawiajmy z ludźmi o tym, co pomagało innym, co było takim właśnie być może leczącym w pewnym stopniu doświadczeniem. Coś, co pomagało przejść przez tę żałobę. Ja myślę, że nie do przecenienia jest takie wsparcie z zewnątrz i w ogóle klimat pokazujący, że tak naprawdę jesteśmy z wami i cokolwiek się złego dzieje, to my wam pomożemy. Tak, myślę, że tak. Proszę spokojnie, tak, jasne. Zostaw wiadomość codziennie od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu Euro. Mam nadzieję, że również z dzisiejszej audycji kilka razy będziecie mogli coś wyciągnąć. Najtrudniej jest mówić o uczuciach, o tym, co się straciło. Ciężko jest pytać o śmierć. Chyba wolę nie wiedzieć wszystkiego, niż rozdrapywać stare rany mamy, napisała Milka. Milka napisała w kontekście naszego dzisiejszego tematu. Rozmawiamy o dzieciach, które odwróciły się na pięcie. Uważam, że to fantastyczne określenie, które pozwala też poradzić sobie z tą sytuacją. O dzieciach, które pojawiły się na świecie, ale czasami nie przeżyły 9 miesięcy, czasami przeżyły tylko troszkę dłużej i dzisiaj nie ma ich przy swoich rodzicach, chociaż tak naprawdę pamięć pewnie towarzyszy im do końca życia. Dzisiaj w Zostaw Wiadomość zajmujemy się tym tematem i będziemy się nim zajmować do północy z naszym gościem, panią Izabelą Bartą-Smoczyńską, autorką książki o dziecku, które odwróciło się na pięcie, książki, którą też rozdajemy wam dzisiaj w audycji. Trudno jest mówić o uczuciach, o tym, co się straciło, ciężko jest pytać o śmierć. Przedtem słuchaczka napisała, no rok minął od tego wydarzenia, kiedy moja kuzynka straciła swoje dziecko, ale czekam na właściwy moment. Kto tutaj na co czeka tak naprawdę i co to jest ten właściwy moment? Pytanie, po czym poznać, że ten czas jest odpowiedni? Dla kogo on jest odpowiedni? Czy odpowiedni jest dla osoby, która jest gotowa do rozmowy, czy też jest bardziej odpowiedni dla kobiety, która
przeżywa stratę. Też w nawiązaniu do tego rozdrapywania starych ran mamy, jak rozumiem, jest to SMS jednej ze słuchaczek, to pytanie, czy to jest rozdrapywanie rany? Czy przypadkowo rozmowa na przykład córki z matką na temat dziecka, które odeszło, czy przypadkowo ta rozmowa nie będzie dla matki szansą na to, żeby mogła wyrazić swoje uczucia i też informacją, że to dziecko było tak samo ważne. Być może dla matki będzie to coś, co pozwoli jej przeżyć żałobę, bo będzie mogła o tym porozmawiać, a nie ukrywać. Pytanie, czy to jest rozdrapywanie rany, czy to jest okazywanie szacunku, że pamiętam o tym, co było trudne, ale pamiętam o tym, że to był człowiek, który miał swoje gdzieś imię wymyślone, który miał swoją chwilę, kiedy był częścią naszej rodziny, także fizycznie. Bo był taki projekt człowiek, tak, na którego być może miało się jakiś pomysł, co do którego miało się plany, miało się jakąś wizję. Moja mama straciła syna, minęło już 32 lata od tego czasu, ale gdy ja uległem wypadkowi, to wróciły mamie wspomnienia. Jest to bardzo przykre, napisał do nas Radar. Czy takie wspomnienia będą wracać niezależnie od tego, jak przeżyło się tę żałobę? Będą wracać, ale są zależne od tego, jak przeżyło się żałobę. Innymi słowy, jeżeli ta żałoba została zatrzymana, czyli zamrożona, czyli nie mówiłam o tym, bo to trudne, nikt mnie nie słuchał, gdzieś tam w pamięci mam, 32 lata żyję z takim bólem gdzieś tam w historii swojego życia, to wtedy, w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, jest jakaś sytuacja kryzysowa, tamto doświadczenie jak magnes zostaje przyciągnięte i przeżywamy go po raz drugi i drugi, ale wtedy przeżywamy te emocje równie silnie jak wtedy podczas straty. W momencie, kiedy przeżyję żałobę, czyli mam możliwość rozmawiania o tym, wyrażenia wszystkich emocji i tych negatywnych, i tych pozytywnych. Mogę przejść cały proces pożegnania się z dzieckiem po to, żeby dziecko mogło odejść, a ja, żebym mogła zostać tutaj na ziemi, mając w pamięci swoje własne dziecko, to wtedy ten powrót wspomnień jest pewnym pamięcią o emocjach, ale nie jest destruktywny. Innymi słowy, ta matka nie będzie się bała, że utraci po raz drugi innego syna. Będzie czuła niepokój, ale nie będzie z tego powodu kontrolować tego syna, wylewać tysiące łez i troszeczkę tak demonizować tą drugą sytuację, bo jest w jakimś tam stopniu podobna do sytuacji straty sprzed lat. Myślę, że gdy dziecko się od nas odwróci, to nie ma lekarstwa, żeby zaleczyć rany. Pozostaje blizna na całe życie. Tak. Ale to trochę tak z blizną jest, że albo jest blizna, albo jest otwarta rana, która będzie cały czas będzie mogła być zainfekowana. I to trochę tak jak z takimi ranami, które się albo są zaleczone i blizna pozostaje, albo jest to rana, która, brzydko to określę, ale paprze się latami i daje koszmarny dyskomfort. Dziewczyna mojego brata straciła niedawno dziecko. Nie wiem, jak z nią o tym rozmawiać. Zachowuje się tak, jakby nic się nie stało. Wydaje mi się, że dusi to w sobie. Natomiast mój brat bardzo to przeżył. Pomimo tego, że krótko wiedział, że zostanie tatą, nazywał już swoje dziecko, nadawał mu imię. Ja nie wiem do końca, jak z nimi o tym rozmawiać. Mnie samej jest przykro, że ciocią już nie będę. Podpisano Marta. Myślę, że książka o dziecku, które odwróciło się napięcie, to jest coś, co będzie ci bardzo przydatne. Być może i dla Marty, i dla samych rodziców, którzy tę sytuację muszą tak mocno przeżyć. Jest taki SMS, który pojawił się, mimo że już tak wiele rzeczy powiedzieliśmy, ale Nina pisze, czy trzeba rozmawiać o tym utraconym dziecku? Było, odeszło. U mnie w rodzinie nigdy się o nim nie wspomina. Czy moja mama może to wciąż przeżywać po 7 latach i nic o tym nie mówi? To straszne. Może? Może. Może, po prostu. Może. Fakt żałoby po dziecku nie jest zależny od tego, jak długo kobieta była w ciąży. Też z tego powodu, że istnieje bardzo duża grupa kobiet, która oczekuje dziecka, w związku z czym nawet jeżeli jeszcze nie jest w ciąży, to dziecko już
emocjonalnie w niej jest obecna. Czyli innymi słowy, ona jest gotowa na to, żeby to dziecko było jako odrębna osoba gdzieś tam obok niej. I jeżeli kobieta ma już taką rozbudowaną relację emocjonalną z dzieckiem, to utrata dziecka nawet w 3. tygodniu, w 7. tygodniu, w 12. tygodniu jest niezwykle bolesną stratą. I o takiej stracie pamięta się latami, czyli te 7 lat z SMS-a może być 7 latami bólu. Może nie tak intensywnego, ale jednak bólu zachowanego gdzieś tam w duszy mamy. Napisał do nas Mederdin, przepraszam, ale to tak trudna ksywka, że trzeba ją przesylabizować. Mederdin, który jest barmanem, i napisał: mam też koleżankę, która straciła dziecko. Wszyscy mówili, jak to nie jest im przykro. Niestety dziewczyna zamknęła się w sobie i już nie jest taka jak wcześniej. A mnie jest bardzo przykro. Ja sam czuję się o coś uboższy. W tej całej sytuacji, bo myślę sobie, my tak mówimy, rodzice i ewentualnie rodzeństwo tego dziecka, które zmarło, ale są też dziadkowie, którzy nie zostali dziadkami być może któregoś kolejnego wnuczka. Myślę, że to jest sytuacja też wyjątkowa, kiedy to jest pierwszy wnuczek, który miał się pojawić w rodzinie. I zastanawiam się, jak to wygląda w tym szerszym układzie, wtedy, kiedy są dziadkowie, jest rodzeństwo tej kobiety, na ile ich przeżywanie też jest trudne i na ile to może być dotkliwe dla tych następnych kół w rodzinie, co może wykluczać też skuteczną pomoc. Czy ci ludzie nie pomagają, bo sami tak trudno to przeżywają, czy nie pomagają tylko dlatego, że nie wiedzą? Nie pomagają, bo nie wiedzą jak, a czasami nawet nie wiedzą, że mogliby pomóc. A pomaganie w tej sytuacji to jest pamiętanie o dziecku. Są takie momenty, kiedy para wyraźnie potrzebuje wsparcia też od tej odleglejszej rodziny. To są takie momenty jak święta, to są takie momenty jak ten dzień, który na zawsze zostanie w pamięci kobiety, czyli dzień, w który przewidywany termin porodu był. Każda matka, każdy ojciec przeżywa mniej lub bardziej świadomie ten moment, kiedy powinno się to dziecko pojawić w naszych ramionach, a nie mogło tego doświadczenia przeżyć żadne z nich. W takich momentach rodzina powinna być razem. Oznacza to też, że spotykając się na przykład przy stole wigilijnym, warto też na chwilę zajrzeć do takiego może na co dzień nieodwiedzanego pokoju, w którym są te dzieci, które odeszły, tak? Czyli też pamiętamy o tych dzieciach, mówimy o tym do rodziców. Myślę, że jeżeli chodzi o taką odleglejszą rodzinę, tych dziadków, ciotki, rodzeństwo, pary małżeńskiej, jest to bardzo dobra forma wspierania rodziców. Pokazywanie, że szanujemy dziecko, które z wami było. Wrócę na chwilkę do tego momentu rozstania z dzieckiem, wrócę na chwilę do ceremonii pożegnania i pogrzebania. Na ile takie miejsce, w którym można do tego dziecka wrócić, można się z nim spotkać jak gdyby, można do niego przyjść i posprzątać mu grób, można tam zostawić kwiaty, na ile to jest wspomagające, to żałobienie straty? Jest to wspierające, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po stracie, bo jest to jakaś forma kontaktu i żegnania się z dzieckiem. Jest to symbol dowodzący temu, że dziecko było obecne. Jest to też taka forma, która jest społecznie dostępna. Groby są informacjami o tym, jak bardzo żałujemy bliskich osób, które od nas odeszły, prawda? Więc to jest takie uhonorowanie pamięci o naszym dziecku, że nasze dziecko też ma właśnie taki symbol. To jest też taka rehabilitacja tej matki, ojca w oczach całego społeczeństwa. Może rehabilitacja nie jest tutaj wdzięcznym słowem. Chodzi po prostu o uznanie tego, że oni są rodzicami. To pomaga, aczkolwiek ważne jest, co dalej zrobić z tym ta para, kobieta i jej partner. Zbyt częste budowanie relacji z grobem i z dzieckiem też utrudnia zakończenie żałoby. Dziecko musi odejść. Będzie z nami inaczej, będzie z nami jako symbol, będzie z nami w naszej pamięci, ale nie może być tak fizycznie z nami, więc czasami ten grób zaczyna przeszkadzać.
Jednakże większą wartością jest, jeżeli możemy, mamy takie miejsce, do którego możemy wracać. Z tego też powodu tak mówię, że widzę, jak dużo skutków przynosi sytuacja, w której kobieta nie ma grobu dziecka. Nie potrafi się z nim pożegnać. Łatwiej się pożegnać wtedy, kiedy jest ten symbol, jest to miejsce, do którego możemy wrócić. A jak przypominam sobie o tym, to niestety to boli i wtedy mam takie dziwne poczucie, że cały świat jest zły, choć wiem, że to nieprawda. Wiem, ale coś innego czuję. No i jak sobie to wszystko w sobie pomieścić? Jak sobie z tym poradzić? Z niesprawiedliwością świata. Tak. Mamy takie przekonanie, że świat jest sprawiedliwy, że życie powinno się tak układać według reguł, które nazywamy sprawiedliwymi, czyli innymi słowy, jak mnie spotyka coś złego, to jestem złym człowiekiem. I niemalże każdy człowiek w takim momencie jest w stanie znaleźć co najmniej kilka, jak nie kilkadziesiąt dowodów na to, że jest złym człowiekiem. Dlatego trudne zdarzenia, na przykład śmierć dziecka, bardzo łatwo w nas zapadają i wywołują silne poczucie winy, najczęściej irracjonalne, dokładnie związane z tym, z takim przekonaniem, że świat jest sprawiedliwy. Zła rzecz mi się zdarzyła, w związku z czym dowód. Jestem złym człowiekiem, bo coś złego zrobiłam lub czegoś nie zrobiłam, tak? Takie poczucie winy i takie pragnienie, żeby ten świat był sprawiedliwy, to jest troszeczkę widzenie idealistyczne, czarno-białe. Czyli świat jest tylko dobry, albo świat jest tylko zły. My nadajemy sens temu, co widzimy. My interpretujemy rzeczywistość i z bardzo trudnych, krzywdzących nas rzeczy możemy wysnuć istotę, nadać temu taki sens, że będzie to częścią naszego rozwoju. Będzie to szansą na to, żeby coś zrozumieć, żeby zmienić system wartości. Kobiety po stracie dziecka, nawet te, które tego dziecka nie bardzo chciały, albo po prostu traktowały, że w pewnym momencie w życiu pojawi się dziecko, nie nadawały temu takiej dużej wartości, tracąc to dziecko, zmieniają wartości. Mówią, o, to już nie praca, ale dom jest dla mnie wartością, relacja jest dla mnie wartością, rodzina jest dla mnie wartością, ja tego dziecka już chcę inaczej, refleksyjnie, a nie automatycznie. Gdyby nie doświadczenie straty dziecka, nie byłoby takiej przemiany u tej kobiety. Także w tym widzę odpowiedź na pytanie, dlaczego świat nie musi być zły. To my widzimy zło lub dobro. No ale myślę, że żeby dojść do takiego momentu refleksyjnego przeżywania tego, to trzeba najpierw i wypłakać, i wyzłościć, i to wszystko z siebie wyrzucić, mówiąc, krzycząc, płacząc, wołając o pomstę do nieba. I myślę, że to strasznie duża praca, żeby dojść do tego momentu, w którym będziemy mogli o tym spokojnie myśleć. Tak, średnio rok. No, no właśnie, o to chciałem zapytać. Średnio rok, to znaczy, że być może będą to też i dwa lata czasami? Tak, dużo zależy od tego, jakie umiejętności ma osoba, ja w jakim środowisku żyję, czy ma bliskie osoby, z którymi może rozmawiać, czy ma takie umiejętności wyrażania siebie inaczej. Na początku trudno mówić, bo niespecjalnie zdajemy sobie sprawę z tego, co czujemy. Więc pytanie, czy kobieta potrafi znaleźć inną formę wyrazu. Czasem jest to słuchanie muzyki, nagrywanie jakiejś muzyki, kupowanie takiej muzyki, otaczanie się czymś, co pomaga nam ten stan jakoś w nas zaakceptować. To są symboliczne pogrzeby. W takim momencie, kiedy nie możemy dokonać pochówku dziecka. To jest pisanie wiersza, listu do dziecka, zakładanie jakichś pamiętników, no, różnego rodzaju formy symboliczne, za pomocą których wyrażamy to, co do czego nie potrafimy słowem opisać, jak to w nas wygląda. Koleżanka straciła rok temu bliźniaki w trzecim miesiącu. Powiedziała mi to, gdy podzieliłam się z nią wiadomością, że po raz drugi będę mamą. Nie wiedziałam, jak się zachować, ale ona jest silna i pięknie mówiła o swoim przeżyciu. Pełna pokoju, mimo że, jak sama mówi, stała się żywym grobem swoich synów. Wiara była jej pomocą, no i miała wsparcie w mężu. Dziś jest w 10. tygodniu ciąży. Ale ten grób swoich synów zabrzmiał dla mnie złowrogo. To jest to poczucie winy, o którym
mówiła mi, który się w literaturze pojawia jako podstawowa emocja i podstawowy też temat do przepracowania, jak to się mówi językiem psychologicznym, każdej kobiety. Ten grób to jest ta świadomość tego, że mogłam coś zrobić albo czegoś nie robić i wtedy moje dzieci by żyły, tak? Te dzieci umierają jeszcze będąc w brzuchu, w łonie matki, czyli przez jakiś czas do momentu zabiegu kobieta jest jeszcze z dziećmi, które nie będą żywe. To jest bardzo trudne doświadczenie emocjonalne. Mam brata, starszego o 10 lat. Przez 10 lat rodzice starali się o kolejne dziecko. Niestety nie udawało się. Dwa poronienia i w końcu Karolina. Urodziła się, była po drugiej stronie. Po 4 latach pojawiłam się ja. O siostrze rozmawiam tylko z mamą. Brat i tata nie mówią o tym, co się stało. Widzę, jak ich to boli, pomimo wielu lat, napisała Magda. Zastanawiam się, jak funkcjonuje w takiej rodzinie dziecko i pewnie funkcjonuje lepiej lub gorzej w zależności od tego, jak przeżyli to rodzice i pewnie też w zależności od tego, jak ta informacja została przekazana dziecku, w tym przypadku Magdzie, ale to też może być ktokolwiek, ponieważ tuż przed audycją rozmawialiśmy z koleżanką, która mówi, tak, ja też się o tym dowiedziałam, ja mogłabym mieć 4 lata starszego brata i ja w dzieciństwie w przedszkolu z tym swoim bratem rozmawiałam. Dzieci wychodziły na podwórko i bawiły się z swoimi kolegami. Ja miałam Marcina. Zastanawiam się, jaki jest patent na to, żeby dobrze przeprowadzić rodzeństwo tego dziecka, które zmarło przez tę kryzysową sytuację. Ja ufam w mądrość dzieci. Tu bardziej kłopot leży po stronie rodziców, po tym, żeby oni, komunikując dzieciom, nie komunikowali i nie obarczali ich swoimi emocjami. Prosty komunikat o tym, że Justynka nie żyje, nie będzie z nami, ale będziemy o niej pamiętać, będziemy obchodzić jej święto, będzie tu w kalendarzu, w jakimś konkretnym dniu. Czy proste nazwanie, jest mi smutno, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest przekazanie informacji o tym dziecku, które żyje, do dziecka, które żyje. To jest twoja siostra, tamto dziecko, które odeszło, ja kochałam, było dla mnie ważne, ciebie też kocham. Ważne jest też, żeby w zależności od wieku dziecka wyjaśnić fakt śmierci. Małe dzieci, zwłaszcza jak rodzice mówią o chorobie dziecka, dlatego tłumacząc śmierć tego dziecka poczętego, to dziecko boi się potem choroby często, bo myśli, że każda choroba prowadzi do śmierci, więc bardzo ważne jest tu wyjaśnienie tego powodu śmierci, jak też przekazanie takiej informacji, że czasami tak jest, że dzieci umierają, że ludzie odchodzą i że śmierć zawsze budzi różne uczucia, czasem złość, czasem ból. Tego typu informacja dla dziecka pomaga temu dziecku poradzić sobie ze stratą, jak i rodzicom. Przekazywanie niepełnej informacji raczej buduje pewne fantazje dziecka na temat tego, co przed nim ukrywają rodzice. Często to dziecko, które odeszło, jest idealizowane, czyli ono byłoby ładniejsze, mądrzejsze, sprawniejsze, bardziej kochane, grzeczne, jakieś tam. Im mniej rodzice mówią, tym bardziej dziecko fantazjuje na ten temat, dopisując sobie różne nieprawdziwe rzeczy, na przykład to, że tamto dziecko rodzice by bardziej kochali, bardziej by podziwiali. Można to zapobiec temu tylko rozmową wcześniejszą. Magda pisze o tym, że ma brata o 10 lat starszego, który nie porusza tego tematu i mam wrażenie, że w niektórych takich układach rodzinnych to jedno dziecko z tego rodzeństwa jest delegowane do tego, żeby się tym jakoś zająć, żeby się tą sprawą przejmować. Nasza redakcyjna koleżanka mówi, to ja się troszczę o grób Marcina, nikt z mojego rodzeństwa tam nie jeździ. Owszem, bywają tam rodzice i bywam tam ja, natomiast nikt
inny. Zastanawiam się, czy to jest tylko konsekwencja tego, w jakiej kolejności się rodziły te dzieci, czy, nie wiem, wspólnoty płci, że to też byłaby siostra, byłby brat. Od czego to zależy? Nie ma takiej zależności. Czyli kolejność narodzin dziecka nie wpływa na to, które dzieci będą się identyfikować. Raczej jest to kwestia wyboru, nieświadomego wyboru rodziców, którzy, cudzysłów teraz duży, pracują nad tym, żeby pewne dziecko czuło taką emocjonalną tożsamość z tym dzieckiem, które odeszło. Najczęściej jest to dowód na to, że żałoba nie została dokończona. W związku z czym rodzice szukają takiego przedłużenia kontaktu z dzieckiem. I tu zgadzam się z delegacją jednego członka rodziny do tego tematu. Ważne jest odczarowanie, tak? Rozmowa tej pana koleżanki z rodzicami na temat grobu i z rodzeństwem na temat tego grobu może być pewną szansą dla niej, jeżeli ona wyrazi swój na przykład smutek, żal, przykrość, że nikt z rodzeństwa nie odwiedza tego grobu, tylko ona sama, może spowodować, że ona zacznie bardziej żyć swoim życiem, a nie żyć życiem swoim i Marcina, tak? JP napisała: ja straciłam trójkę rodzeństwa. Jedno moja matka poroniła, a dwoje usunęła. Byłam wtedy tak mała, że nikt mnie o tym nie informował, a zapamiętać też nie dałam rady. To wyszło przypadkiem po latach. Próbowałam porozmawiać z nią o tym, co czuję w związku z tymi stratami, ale ona nawet nie chciała znać płci mojego rodzeństwa, tak jakby to nie były jej dzieci. Nie chcę jej oceniać, ale ja nie potrafię zrozumieć, jak można odciąć się w takim stopniu. Ja opłakuję mojego kota, który wczoraj umarł, więc trudno mi pojąć ten mechanizm. Studiuję pedagogikę na drugim roku, więc mam jakieś pojęcie o psychice ludzkiej. Poza tym przeszłam terapię dla ofiar przemocy. To daje mi możliwość szerszego spojrzenia na mechanizmy obronne niż posiada przeciętny człowiek. Ale tego nie pojmuję. Po prostu nie potrafię. Ja lubię zapalić znicze dla nich przy pomniku dzieci nienarodzonych, bo nie chcę odwracać się plecami. JP. Dużo się w tej rodzinie musiało dziać i pewnie dużo rzeczy ma wpływ na to, co stało się z mamą naszej słuchaczki, bo mam wrażenie, że trochę się stało, tak jak gdyby trochę się stało poza jej kontrolą i poza jej decyzją. Też myślę z dużym smutkiem i żalem o matce tej dziewczyny. Myślę sobie o tym, jak bardzo musi być jej trudno i jak bardzo ona musi sama siebie, użyję teraz dużych słów, nie kochać, skoro sobie nie daje prawa do smutku, do walki o swoje dziecko. Myślę, że tym silniej ta dziewczyna będzie czuła żałobę i będzie czuła presję wyrażenia tej żałoby za matkę i za siebie. Kluczowym tematem wydaje mi się tutaj przemoc, czyli przekraczanie granic intymności człowieka, być może strata dziecka, z jednej strony taka niezasłużona, z drugiej taka, której wyszła z naszej inicjatywy, jest właśnie stałym nadużywaniem, przekraczaniem pewnej granicy intymności. Pytanie, dlaczego ta matka się przed tym nie ochroniła? Tak? To jest dla mnie pytanie podstawowe. Być może jest to też pytanie, na które będzie musiała znaleźć odpowiedź jej córka, bo być może powtórzy to samo. No właśnie, bo być może w tym pokoleniu wcześniej nie było tych umiejętności, jak o siebie zadbać, tak, nie było jakiegoś mechanizmu, który włączał lampkę alarmową, że w tym momencie już na coś nie mogę pozwolić. Pewnie to jest taki temat do przepracowania, pewnie temat dla przyszłej potencjalnej matki. I myślę sobie, że jeżeli nasza słuchaczka, jeżeli JP jest jeżeli nasza słuchaczka jest na drugim roku pedagogiki i będzie się spotykać z różnymi ludźmi na swojej drodze, być może to będzie też dobra lektura dla niej. Dlatego myślę, że książkę o dziecku, które odwróciło się napięcie, także do JP powinniśmy wysłać. W związku z tym, droga słuchaczko, wyślij nam swój adres, żebyśmy mogli tobie wysłać książkę. A Agata napisała do nas na adres zostaw@polskieradio.pl. Witam, dostałam kiedyś od was tę książkę, przeczytałam z chęcią i wiele mi ona wyjaśniła. Mam nadzieję, że dzięki niej postępowałam lepiej z osobami, które poroniły, bo więcej wiedziałam na ten temat. Pozdrawiam, Agata. Możemy się tylko cieszyć z tego, że
przydajemy się na coś i możemy zaprosić takiego gościa do studia. Witek pyta, co u takiej kobiety z następną ciążą? Przewrażliwienie, psychoza, czy następne dziecko to lekarstwo? Następne dziecko nie może być lekarstwem, dlatego, że jest zupełnie innym człowiekiem niż to dziecko, które odeszło. Innymi słowy, żeby ta ciąża nie była tylko negatywnymi emocjami, żeby ta ciąża nie była niepokojem o to, czy dziecko będzie zdrowe, o to, czy nie powtórzy się historia poprzednia. Ta ciąża powinna być przemyślaną, świadomą decyzją kobiety. Jest taki moment, kiedy kobieta czuje wyraźnie, że to bolesne doświadczenie przestało być destruktywne, czyli ono jest bolesne, jest dalej raną, ale raną, która się w pewnym sensie zagoiła. Zagoiła to nie znaczy kobieta zapomniała, tylko kobieta potrafi mówić ze smutkiem, ale bez łez, bez powtarzających się koszmarów. Jest gotowa na przyjęcie następnego dziecka. Mniej więcej z badań wynika, jest to ten czas 9-12 miesięcy, kiedy w naturalny sposób jesteśmy w stanie znaleźć formy wyrażenia się, wypłakania, jak też jakiegoś zrozumienia lekcji, którą dało nam życie, czyli tego nadania sensu, prawda? Wtedy kobieta przeżywa macierzyństwo, jego smutki i jego radości, czyli czasami się niepokoi o los dziecka, które nosi w sobie, a czasami się cieszy. Zawsze niepokój będzie większy, ale badania też wskazują na to, że kobiety po takich negatywnych doświadczeniach położniczych rodzą zdrowe dzieci i nie mają więcej konfliktów takich wewnętrznych w ciąży niż te, które nigdy nie doświadczyły poronienia czy straty dziecka. Zajmuje się Pani tym tematem nie pierwszy rok i to już kilka lat. I czy ma Pani wrażenie, że coś się zmienia? Nie pytam chyba o lekarzy, bo mam wrażenie, że to wyjaśniliśmy sobie na początku audycji, ale czy świadomość tego, jak można pomóc komuś, kto stracił dziecko, jest większa? Czy taka... No, trochę się zdrzymam, bo ja nie wiem, czy jest coś takiego jak wrażliwość społeczna. Pewnie nikt tego nie widział, ale czy ma Pani wrażenie, że jest lepszy klimat? Na przykład ludzie są lepiej zorganizowani, można więcej znaleźć w internecie, można znaleźć więcej grup. Myślę, że tak. Myślę, że widać zmiany. Jest Stowarzyszenie Rodziców po poronieniu z bardzo prężnie funkcjonującą stroną www.poronienie.pl. Są coraz liczniej powstające grupy wsparcia i też obserwuję wzrost pewnych inicjatyw naukowych w takim gronie personelu medycznego. W zeszłym roku była konferencja poświęcona właśnie przegranym narodzinom, czyli stratom dziecka w czasie ciąży i porodu przedwczesnego. W tym roku mamy w październiku konferencję na temat dziecka, a nawet dwie, bo jedną w Bydgoszczy, jedną w Krakowie. Położne zaczynają się uczyć tego, jak postępować z kobietą, która jest w ciąży, więc myślę, że możemy mówić o takiej powoli zachodzącej zmianie. Na razie w tych środowiskach, które bezpośrednio się zajmują kontaktem z kobietami, które straciły dziecko, myślę, że daleka droga jest jeszcze do tego, żeby zrozumieć, że to nie kobieta traci dziecko, tylko rodzina i że ojcowie tak samo przeżywają żałobę. Ale to jest też wyzwanie dla nas wszystkich, żeby się uczyć się nowych zachowań i żeby mieć taką też szansę na rozwój. Padło słowo położne. Czyżby to w nich była nadzieja? Myślę, że tak. To jest kobieta, która jest blisko drugiej kobiety najczęściej i w naturalny sposób łatwiej jest nawiązać relację położnej z pacjentką. 21.00 już teraz dla nocnej zmiany, bo my kończymy naszą audycję i rozstajemy się z naszym gościem, panią Izabelą Barton-Smoczyńską, autorką książki o dziecku, które odwróciło się napięcie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że do zobaczenia za czas jakiś, kiedy będziemy mogli sobie powiedzieć na przykład, jest nowy program ministerialny i już teraz wiadomo, że będziemy szkolić lekarzy, żeby potrafili przez takie sytuacje poprowadzić swoją pacjentkę lepiej.
No, mogę powiedzieć, że mam nadzieję, tak? I ja też powiem, że jestem przy nadziei. Bardzo dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia w naszym studiu. A was wszystkich zapraszam nie tylko na kolejny odcinek naszej powieści, ale przypominam, że na naszej stronie internetowej polskieradioeuro.pl możecie znaleźć m.in. książki, które traktują o rozmaitych rozstaniach. O rozmaitych rozstaniach już nie tylko z dzieckiem, które pojawiło się na świecie tylko na chwilkę. Możecie także znaleźć rozmaite propozycje dźwiękowe, między innymi jeden z reportaży dzisiaj traktuje o pożegnaniu i o rozstaniu. Być może to szerszy temat, ale pewnie wielu z was też bliski. A ja serdecznie zapraszam was do tego, żebyście zaglądali tam także po to, żeby sprawdzić, do czego przygotowujemy się przed kolejną audycją. Wielu z was to robi i już dzisiaj dostałem maile w sprawie jutrzejszej audycji. Jutro będziemy rozmawiali o tym, czy przydałaby się psychologia w szkole i czy gdyby uczono psychologii w szkole i gdyby ten przedmiot dostał status przedmiotu maturalnego, czy mogłoby to coś zmienić w naszym środowisku i w naszym społeczeństwie. O tym będziemy debatować jutro. A dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek powieści pod tytułem Zmierzch, która też traktuje o pewnym dziecku, tylko dziecku utraconym wtedy, kiedy miało ono lat 5 i o chyba ponad 20-letnim poszukiwaniu tego dziecka, czy poszukiwaniu informacji, co się z tym dzieckiem stało. W związku z tym zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Johanna Theorina pod tytułem Zmierzch, czyta Henryk Thaler. A ja już się żegnam i mówię do usłyszenia. Tomasz Kosiorek. Usłyszenia 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 Tomasz Kosiorek.